Rozwój miasta zawsze wiąże się z tym, że nie możemy być pewni po wszystkie czasy sytuacji, jaka będzie panowała w mieście w danym, dzisiaj wydaje się, silnie już zdefiniowanym obszarze. Jeszcze raz podkreślam, że ten plan Nowe Miasto trochę oczywiście, powstający oczywiście w zupełnie innych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych, przypomina plan Nowej Huty, tylko w innym kierunku. Tak naprawdę my tutaj mówimy o urzeczywistnianiu pewnych działań, które były zdefiniowane wiele lat wcześniej. Ja rozumiem, że obawy przedsiębiorców, natomiast to, co również pan radny Bednarz podkreślał w swojej wypowiedzi, po pierwsze, z chwilą uchwalenia tego planu, nawet jeżeli on przejdzie w tej postaci, która jest obecnie przedstawiona przez stronę prezydencką, po pierwsze, nie zmienia niczego w dotychczasowym funkcjonowaniu tych firm. I to zarówno firm, które działają tak jak zakłady kolejowe bez konieczności posiadania koncesji, czy na przykład firmy, które zajmują się gospodarką odpadami, które funkcjonują w oparciu o koncesje. Zresztą myśmy zwrócili się do wszystkich firm koncesyjnych. Jest tam kilkanaście takich firm, które bardzo ważne są dla Krakowa w zakresie funkcjonowania obiegu gospodarki odpadami, po to, ażeby już w tym momencie przedłużali swoje koncesje na maksymalny okres przewidziany przepisami prawa, to znaczy okres 10-letni, bez względu na to, kiedy im ta koncesja się kończy, czy dopiero za 3, czy za 4 lata, dlatego że chcielibyśmy właśnie, żeby mieli jak najdłuższy okres czasu do znalezienia dla siebie optymalnego miejsca i my chcemy wygenerować takie optymalne miejsce dla wszystkich firm, podkreślam, wszystkich firm, które będą zajmowały się działalnością produkcyjną, działalnością przemysłową, oczywiście biorąc pod uwagę obecne, jak i przyszłe rygorystyczne uwarunkowania w zakresie ochrony środowiska na terenie kombinatu, Huty, ArcelorMittal, kombinatu, który jest w tym momencie w części takiej, bym powiedział, ograniczonej, jeżeli chodzi o zakres wykorzystania tych terenów, które są na terenie kombinatu ArcelorMittal. Wydaje mi się, a to jest zresztą, jeszcze raz podkreślam, jedyna możliwość również uaktywnienia tych terenów pochutniczych, które z uwagi na dotychczasową działalność, niestety nie mogą być przeznaczone na inne mieszkania. Na przykład na mieszkania, na klasyczne usługi, na teren zielony. Po prostu nie. Może tam być prowadzona silnie określona, jednoznacznie zdefiniowana działalność przemysłowa i to jeszcze też pod określonymi warunkami, zdefiniowanymi głównie wymogami w zakresie ochrony środowiska. Jeżeli chcemy doprowadzić do tego, żeby w tym mieście zostawała większość na przykład studentów, których dzisiaj studiuje w Krakowie ponad 130 tysięcy, żeby nie wyjeżdżali również ci, którzy przyjechali na studia do Krakowa, tylko po zakończeniu studiów zakładali tutaj rodziny i tutaj mieszkali i rozwijali się i rozwijali również tym samym miasto, to tak naprawdę musimy stworzyć nowoczesną, ekologiczną dzielnicę, która będzie odpowiedzią na te wyzwania z poszanowaniem oczywiście przedsiębiorców, ale jeszcze raz podkreślam, jest to proces rozłożony na dziesięciolecia, aczkolwiek już pewnymi działaniami inwestycyjnymi, przygotowywaniem na przykład koncepcji przedłużenia linii tramwajowej z Małego Płaszowa do S7, a następnie z odejściem tejże linii tramwajowej do osiedla Złocień, które trochę jest oderwane od struktury miasta na skutek swojego położenia, przedłużenie ulicy Domagały, dostosowanie instalacji MPC-owskiej czy też wodociągowo-kanalizacyjnej w planach naszych spółek. To wszystko są projekty, które są przygotowywane w sposób taki bardzo wyważony i oczywiście rozłożony na wiele lat, ale przygotowania podstaw do stworzenia w tym obszarze nowej dzielnicy.